Cześć, witam Was na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj sobie porozmawiamy na taki temat, jak można prowadzić działalność pomimo formalnego zakazu rozporządzenia i co można z tym zrobić. Zapraszam na odcinek. Słuchajcie, jednym z takich sposobów na prowadzenie właśnie działalności jest albo przyjmowanie tego wszystkiego, jakby to się mówi, na klatę. Chociażby z tego względu, że zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń chorób zakaźnych u ludzi można było jedynie ograniczyć działalność gospodarczą. Natomiast formalnie nawet tutaj mamy w rozporządzeniu wskazane zakazy prowadzenia działalności. Czy to dotyczy chociażby branży fitness, którzy mają w PKD wpisane 93 PKD, czy de facto hoteli, którym co prawda teoretycznie jedynie ograniczona działalność gospodarczą, ale to ograniczenie wygląda tak, że no 99% dotychczasowych klientów to nie mogą obsługiwać, więc to jest formalnie zakaz. Więc no to proszę Państwa, w jaki sposób to można robić? Albo to po prostu ignorujemy to i bierzemy, że tak powiedzmy, wszystkie kontrole i kary sanepidu no, na klatę. Potem po prostu w postępowaniach bierzemy udział i to nam sąd po prostu pouchyla. No, tylko że to jest troszkę, jak wiadomo, troszkę bardziej takie niebezpieczne, bo o ile co prawda w przypadku naszych klientów, jeżeli było jakieś wszczęte postępowanie, no to zanim sanepid zdążył w ogóle coś tam zadziałać i pójść na postępowanie egzekucyjne, no to te postępowania zdążą już trafić do sądu, gdzie nam to po prostu sąd już ładnie połamarzał, klienci byli kryci. No, tylko że to jest akurat o tyle, no tylko że to jest właśnie taka metoda, że bierzemy na klatę. Czyli no tutaj bierzemy udział w postępowaniach, no i potem oczywiście pozywamy Skarb Państwa o odszkodowanie. No bo też przypominam, że takie powiedzmy jakieś zakazy prowadzenia działalności czasowe byłoby możliwe w przypadku wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych, czyli tutaj mamy stan klęski żywiołowej albo stan wyjątkowy. Rząd tego nie zrobił, bo jak wiadomo przedsiębiorcy w Polsce służą jedynie do dojenia, a nie do im pomagania, więc no cóż, no dlatego Wam ograniczam, ale nadal możecie pozywać. Innym właśnie z takim sposobem, który można wykorzystać, jest chociażby wykorzystanie tak zwanej spółki S24. To jest spółka internetowa. Spółka konkretnie z ograniczoną odpowiedzialnością i proszę Państwa, i na czym to polega? No i sposób ten polega na wykorzystaniu właśnie tej spółki S24 jako swoistego rodzaju tarczy. Tak, że po prostu jakby ona przyjmuje na siebie te wszystkie, powiedzmy, uderzenia, te wszystkie postępowania, a nadal chroni ten nasz majątek przedsiębiorcy, bo zanim nawet by doszło do jakiegoś postępowania administracyjnego, to nie. Proszę Państwa, jeszcze nigdy nie słyszałem, żeby postępowanie egzekucyjne w administracji rozpoczęło się w ciągu tygodnia od wydania decyzji. No to troszkę więcej trwa, to jest raczej kwestia kilku miesięcy niż nawet tygodni. I co nam daje, powiedzmy, to S24? Że formalnie, powiedzmy, działalność jest prowadzona przez tą spółeczkę S24, czyli sobie zakładam tą spółkę z o.o. Możemy jej nawet wynająć całe przedsiębiorstwo, czyli powiedzmy te nasze obiekty, co tak sobie prowadziliśmy, a formalnie naszą działalność, jeżeli prowadziliśmy do tej pory działalność w formie jednospółki działalności gospodarczej, no to sobie zawieszamy. Ale również taką całe przedsiębiorstwo mogłaby wynająć S24 i na spółka. Po prostu sobie zakładamy jedynie z tą spółkę S24, jedynie właśnie w celu prowadzenia działalności ten przez najbliższy czas, żeby ona przyjmowała tak jakby na siebie ciosy. Oczywiście będzie brała w postępowaniu, w wszystkich postępowaniach tam administracyjnych i sądowych. To jest po to, żeby nam dało więcej czasu. No natomiast formalnie będziemy mogli prowadzić sobie dalej tą działalność. O ile oczywiście to nam się opłaca. Proszę Państwa, S24 można złożyć przez internet. To jest przy wykorzystywaniu gotowego wzorca umowy. Czyli to, co między innymi oznacza, to że nie możemy w przypadku takich spółek celowych sobie ładnie tę umowę, że tak powiedzmy, dostosować do naszych potrzeb. Musimy korzystać już z gotowych rozwiązań, ale w zasadzie tak na nasze potrzeby, na przykład naszej działalności jest to wystarczające. Zawsze potem możemy tę umowę spółki zmienić u notariusza, więc no, tak naprawdę to nie jest żaden problem, jeżeli my chcemy na szybko rozpocząć działalność. Wymogi do założenia tego S24 są takie same jak w innych spółkach z o.o., czyli tutaj musimy zawrzeć umowę spółki, musi być kapitał zakładowy, minimum te 5000 zł, jakaś siedziba, czyli ten lokal, w którym będzie prowadzona działalność, ale tak naprawdę to wszystko możemy na podstawie umów ładnie dostarczyć. S24 powinna być chwilą złożenia tego wpisu do tego rejestru sądowego za pośrednictwem właśnie tego portalu Ministerstwa Sprawiedliwości. S24 jest tak zwaną spółką z o.o. w organizacji i teoretycznie dla niej ten czas w organizacji to wynosi 7 dni. Więc po upływie tych 7 dni sąd powinien rejestrowy już dokonać, wydać postanowienie wpisując ją do Krajowego Rejestru Sądowego. No ale no faktycznie to jest taki termin średnio, to jest pobożne życzenie. W rzeczywistości, w praktyce wpisanie do rejestru sądowego, wydanie tego postanowienia sądowi rejestrowemu zajmuje nieco więcej czasu.
Ale proszę Państwa, zgodnie z prawem przedsiębiorców, to jest konkretnie na artykule 17, spółka S24 już z momentem złożenia wniosku o wpis do rejestru, czyli jak wypełniacie ten internetowy formularz, już po złożeniu tego wniosku już może zacząć prowadzić działalność gospodarczą, mimo że faktycznie nie będzie miała jeszcze założonego numeru NIP, ani czy tam nadanego numeru REGON. Możemy już rozpoczynać działalność gospodarczą, wynika wprost z przepisów prawa, a potem po prostu kwestie takie księgowe dostosować. No i sobie prowadzimy tą działalność gospodarczą, generalnie nawet, co nam to daje, że powiedzmy nawet jeżeli byłyby jakieś nałożone powiedzmy sankcje administracyjne czy kary, to one byłyby nie nakładane bezpośrednio na tego przedsiębiorcę czy powiedzmy tego właściciela, ale na spółkę, bo jakby spółka i ten przedsiębiorca to są dwa różne byty prawne, więc zanim by doszło do tego, że dobraliby się do majątku tego naszego przedsiębiorcy, który ją sobie założył, to najpierw by musieli toczyć egzekucję ze spółki i ta egzekucja musiałaby być bezskuteczna i dopiero wtedy można byłoby w oparciu o artykuł 299 Kodeksu Spółek Handlowych pozwać prezesa zarządu spółki. A proszę Państwa, to tyle potrwa czasu, że te wszystkie sankcje, kary administracyjne to już dawno generalnie będą uchylone przez sąd. Więc to wykorzystanie takiej spółki S24 to jest na pewno jakieś powiedzmy rozwiązanie, bo też no się nie oszukujmy. Teoretycznie to aktualne rozporządzenie, które jest teraz, zakazuje i ogranicza możliwość prowadzenia działalności gospodarczej teoretycznie do 17 stycznia, ale Państwu przypominam, że te rozporządzenia były wielokrotnie wznawiane praktycznie już od wiosny tego roku, więc nikt Państwu nie będzie w stanie zagwarantować ani powiedzieć, że po 17 stycznia normalnie będzie można prowadzić działalność gospodarczą. A w ten sposób no między innymi będzie można wykorzystać chociażby te S24. Dlaczego też wcześniej tego nie robili co niektórzy przedsiębiorcy? No bo jakoś można było te powiedzmy ograniczenia obejść. W przypadku powiedzmy tutaj siłowni, klubów fitness zawsze można było trenować w ramach współzawodnictwa czy przygotowania się do zawodów. Teraz jak wiadomo to zostało w ogóle to ograniczone, całkowity zakaz prowadzenia działalności pod PKD 93. No de facto nielegalny, no ale jakoś wiadomo trzeba zarabiać, bo koszty w magiczny sposób nie zostały nam umorzone w żaden sposób, a te śmieszne tarcze, to w zasadzie są dziurawe parasole, no to tak naprawdę no nie wystarczą na czynsz najmu, więc tutaj nie ma co się czarować tak naprawdę, że może jakaś pomoc ze strony tego rządu będzie, bo na pewno się Państwo, na pewno się tego nie doczekamy. Taka jest prawda. No i proszę Państwa, i co? No i normalnie możemy prowadzić sobie tą działalność. Taki przedsiębiorca może czerpać zyski z tej spółki, czyli po prostu w jaki sposób on zarabia? No on zarabia w ten sposób, że po prostu dostaje albo na podstawie uchwały to swoje wynagrodzenie, czyli dostaje kontakt, czyli podpisuje kontakt menedżerski z tą spółką, albo ewentualnie normalną umowę o pracę podpisuje i po prostu dostaje wynagrodzenie jako pracownik. Więc no to faktycznie tak naprawdę nawet jeżeli by doszło do jakichś postępowań egzekucyjnych, no to jedynie co by mógł zająć sobie taki sanepid, no to tylko jakieś takie kilkaset złotych, które aktualnie byłoby na tym rachunku bankowym spółki. Więc tak naprawdę no tutaj ryzyko jest ograniczane w ten sposób do minimum. Jakie są koszty założenia takiej spółki przede wszystkim? No proszę Państwa, wpis do rejestru spółek handlowych to jest kwota 250 zł i oprócz 250 zł to jest jeszcze dodatkowo opłata 100 zł za pierwsze ogłoszenie w monitorze sądowym i gospodarczym, czyli tak naprawdę takie koszty sądowe zamykają nam się w kwocie 350 zł. Jak powiedziałem, można wykorzystać gotowe wzorce umowy spółki, to jest, one są założenie takiej spółki na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości jest bezpłatne. Jak najbardziej oczywiście również polecam, żebyście korzystali tutaj z pomocy z prawnika, sami to dokładamy również takie spółki, że po prostu możemy Was przez ten proces przeprowadzić. No i potem też po rejestracji tej spółki byśmy mogli dostosować odpowiednie zapisy tej umowy spółki, żeby jeszcze bardziej służyła Waszym celom i być może po prostu to założenie takiej spółki S24 to też będzie jakiś bodziec potem do przekształcenia czy lepszej optymalizacji tutaj finansowej Waszej działalności, optymalizacji podatkowej, więc czemu nie? Więc powiedzmy, jak już mamy taką sytuację, zostaliśmy zmuszeni do założenia takiej spółki, to czemu by z tego tytułu w jakiś sposób nie korzystać? Jak to się mówi, kto się nie przystosowuje do aktualnych rajów prowadzenia działalności gospodarczej, no to niestety się zwija. Takie mamy w Polsce akurat realia. Proszę Państwa, i też no nie bać się zakładania takich spółek kapitałowych, bo przede wszystkim takie spółki kapitałowe dają Wam potem nad możliwość dalszego kontynuowania Waszej działalności, nawet jeżeli coś Wam się stało, albo chociażby wykorzystujemy je w przypadku przeprowadzenia takiego procesu sukcesji w firmie, o czym chociażby mówiłem w tym odcinku. Jeżeli oczywiście macie jakieś dodatkowe pytania, to zapraszam do zadawania ich w pytaniach, w komentarzach do tego odcinka. A ja tymczasem pozdrawiam.